Hej, dzisiaj coś troszeczkę innego, bo chciałbym Wam pokazać moje top 10 ulubionych mangowych okładek z mojej obecnej kolekcji. Wspomnę tylko, że sugerowałem się głównie przednią ilustracją i raczej nie brałem pod uwagę jakości wydania danego tomu. Nie przedłużając, przejdźmy do miejsca 10. A otwiera je okładka Dengeki Daisy tom 7. Kolorystycznie i stylistycznie bardzo spokojna, to prawda. Jednak mamy tutaj bardzo ładną ilustrację z dwójką głównych jej bohaterów, przy wzruszającym ujęciu, a ich podobizny są na tyle blisko, że widać całkiem sporo szczegółów. Miejsce 9 to okładka Inu X Boku SS tom 2. No tak, tego było można się spodziewać, bo musiałem przemycić do tej listy coś z tej serii. Ale tak na poważnie, to naprawdę śliczna okładka. Urocza Ryuichijo oraz Mikę Tsukami razem w słodkim objęciu w swojej specjalnej formie yokai. Czas na miejsce 8, czyli okładka służąca przewodnicząca tom 5. Różowy kolor świetnie komponuje się z samą ilustracją. No i przebranie miśki wraz z ślicznie narysowanym torcikiem, tymi ciasteczkami, czekoladkami i kwiatami. Ta okładka ma naprawdę sporo ładnych szczegółów, a co więcej, wszystko razem dobrze ze sobą pasuje. Okej, przejdźmy do miejsca 7. Szlakiem chmur na północny zachód, tom 1. Ta okładka podoba mi się za jej swoisty dynamizm, a poza tym przedstawia naprawdę dużo rzeczy, bo oprócz głównego bohatera mamy tutaj mnóstwo dodatkowych detali, a wszystko razem wydaje się, no nie wiem, takie przekonujące. Miejsce 6 to Pieśń Apolla, tom 1. Myślę, że ta okładka to świetny przykład na to, że używając prostej formy można stworzyć coś naprawdę ładnego. Już sama krwista czerwień z połączeniem z bielą wygląda przyzwoicie, a dodajmy do tego niezwykle emocjonujący rysunek pana Osamu Tezuki i przemyślany szablon całości i od powstało coś zdecydowanie ponadprzeciętnego. Pierwszą piątkę otwiera okładka Berserk tom 2. Jako, że mam obecnie tylko 9 tomów tej mangi, to mój wybór był w tej kwestii dość okrojony. Jednak okładka z tomu drugiego wyróżnia się pewną hardkorowością. Mamy tutaj świetnie narysowanego Gatsa w pełnej klasie, który zajmuje się częścią swojego mechanicznego ciała. Wygląda to naprawdę cool. Kolorystycznie też jest spójnie i właściwie jedyny minus to niefortunny tytuł mangi, który trochę zasłania samą ilustracją. No ale musiał się przecież gdzieś znaleźć. Miejsce 4 zajmuje Oko Horusa, tom 1. Wow, przyznacie, że przenikliwe spojrzenie Hatshepsut robi niezwykłe wrażenie. Podoba mi się też sama kolorystyka okładki. Szczegółów jest dużo, a główna bohaterka została naprawdę ślicznie narysowana. Jakby tego było mało, to fani starożytnego Egiptu znajdą tutaj parę fajnych detali, które urozmaicają całość. Przechodzimy na podium, a otwiera je Ghost in the Shell tom 1. Co mnie w tej okładce urzekło? No cóż, na pewno jej cybercharakter. Jednak oprócz tego podoba mi się przełamanie kolorystyczne na włosach i butach głównej bohaterki. Dodaje to wszystkiemu nieco futurystycznego charakteru. No i zapunktowało przez swój retro klimat, do którego prawie zawsze mam swoistą słabość.
Miejsce drugie to Kwiaty Grzechu, tom 5. Muszę przyznać, że naprawdę ciężko było wybrać najlepszą z tej serii, ponieważ ta manga ma ogólnie bardzo ładne okładki i musiałem się mocno zastanowić. No ale jednak ostatecznie padło na numer 5. Piękne połączenie czerni z mocną czerwienią. Prosty, lecz niezwykle klimatyczny obrazek w formie bladej głównej bohaterki. Niczym ducha lub wręcz zjawy, a do tego wszystko okruszone w towarzystwie kwiatów. Okładka jest naprawdę gustowna, przejrzysta i nadzwyczaj klimatyczna. Ale, zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, czas na wyróżnienia, czyli serię mang, które według mnie też mają ładne okładki, jednak nie starczyło na nie miejsca w top 10. Miejsce pierwsze, czyli moja ulubiona okładka z obecnie posiadanych mang, to Blam tom 5. To prawda, może nie wyróżnia się pięknymi kolorami lub bogatym tłem, jednak posiada według mnie przepiękny rysunek, który jest bogaty w dużą ilość niezwykle ważnych detali. Mam tutaj na myśli oczywiście detale mimiki twarzy oraz same kombinezony. Nie wiem jak wy, ale widząc ten obrazek mam przed oczyma mnóstwo pytań, dosłownie intryguje mnie jego forma. A to chyba jedna z najlepszych form rekomendacji, które może przedstawiać okładka. Intrygować czytelnika już przed samym jej otwarciem. Należy też zauważyć i pochwalić, że tym razem to obrazek wyszedł na pierwszy plan. I nawet sam tytuł oraz numerek tomu zostały delikatnie przysłonięte. I to było naprawdę świetne posunięcie, bo wszystko komponuje się świetnie.
właśnie wygląda moje top 10 najładniejszych okładek. Jeśli macie ochotę, możecie podzielić się swoimi ulubionymi w komentarzu. Chętnie porównam je ze swoją listą. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!